Siema, gramy sobie w domenę Gwiazdy Krepetens, gramy dzisiaj Izakiem. Stwierdziłem, że podajmy kolejną próbę pokonania matki, tej wiecie, prawdziwej matki. Matki. Ała! Czemu ty mnie ugryzłeś, przyjacielu? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Dobra, mam teraz... O, nie skończył jednak. Na całe szczęście go pokonałem. Bomba. Lubię bomby. Przydadzą się, na przykład tutaj, żeby dostać życie całe. Albo chociaż połówkę. Albo znaleźć Secret Room, też tak można. Volhurt. O! O! Okay. No i teraz co wziąć? To na pewno. Nie ma opcji, żebym tego nie wziął. Damage up i black card. No cóż, życie. Dobra, bo ja teraz nie wiem, czy chcę brać tą skrzynkę. Ona może mnie zabić, tak w zasadzie. Przewiedziałem, że oberwę. Najgorzej. Chciwość. Chciwość, tam tylko bomby były. Ej. Dobra. Mam w dużym procencie szansę wygrać. Bardzo dużym. Lucky food. Luck upa, a zmieńmy sobie i dostaję obsession fun. Obsessed. Nie jest obsession, tylko obsessed fun. Czy ja znajdę pokój, w którym jest Secret Room? Ja bym bardzo chciał. Czy mogę mi wypaść Soul Hearty? Chyba mogę mi wypaść Soul Hearty z kupy, tak mi wydaje. No i by było. Ale ich to pozjadałem. Oj. Dobra, jak ja mam Brimstone, to już jestem wygrany ze wszystkim, dosłownie. Z Brimstone'em. O, piękności, to jeszcze na starcie dostać Brimstone'a. Macie Soul Hearta. Macie pay to play. Jak bym sobie wziął? Ale nie wezmę. Wezmę sobie Soul Hearta, bo z jednym życiem może być ciężko. Ja muszę w ogóle iść na wszystkie alty. Nie, ta gra nie. Nie ma opcji. Oj, i to jeszcze we mnie wleciał. Czekajcie, bo on na cały szat zabija. Latanie. Ale nie, czekajcie. Fajne, bardzo fajny przedmiot epony. Latanie przyspiesza i mam atak jakiś. Kostka Rubika może mi się dużo bardziej przydać w całej grze. Patrząc na to, że jedno idę na tą matkę, tą gorszą. Więc tam może mi się to przydać. I nie wezmę tego. Niestety tego nie wezmę, chociaż bym wziął. Ale no mówię, no brakuje mi jednej rzeczy z Devil Deala, żeby latać. A ogarnięcie HP upa jakiegoś nie jest chyba zbyt trudne. Czy to będę miał Secret Room? Powinienem. Piąteczka. Ja bym was też pozabijał, panowie, ale... No cóż. Czyli te epony musimy sobie zamienić. Tu widzisz, tak, nic nie ma więcej desmon. I cyk! I latamy. Tak czy siak. Ja ci kręcę, co tu się odwala? Co to jest? Co to jest za run w ogóle? Czemu mi zamieniło to w pentagram? Idealnie akurat to, co mi jest potrzebne. Jak jest zepsuta ta gra? Ja w tej chwili nie muszę iść do tego Chris Roomu, nie potrzebuję nawet. Nie chcę tego przedmiotu. Nie chcę tego trinketa, wybuch mnie! HP upa dostałem, za darmo. Biorę i efekt na bombę. Dobra, jak ja latam, to jestem bogaty już we wszystko. Tu nie chcę, tu bym sprawdził, czy nie ma Secret Roomu. Kerstaj. Czy Kerstaj mi w ogóle coś da w tym momencie? Nie wiem, nie da mi. Zresztą ja... Nie wiem, chyba dłużej bym ładował Brimstone'a i tak jakbym strzelał poczwórnie tym Brimstone'em. Czy to jest mi potrzebne? Cyfle, przecież mam zaraz przemianę w muchę. Co to jest? Czy ja mam jakieś cheaty odpalone? Czy ja włączyłem jakieś niedozwolone programy? Może tak być. Jakoś dziwnie za łatwo wszystko idzie. Jeszcze dedketa potrzebuję i będę szczęśliwy. Oj, z dedketem to już bym w ogóle wygrywał wszystko. O, dwie bomby. Chcę. Tutaj mogę mieć Secret Room. Super Secret Room oczywiście. I mam moment, dodatkowe cię. Nie wiem, co się dzieje z tymi bombami. Tu będzie 100%. O, nie ma. Siema, ostro. Mam kamień z X-em, którego sobie kliknę tam później. Czy ja nie muszę iść teraz na Devil Deala? Znaczy, mogę, bo kto mi broni. Ale nie muszę. HP upa. No to idziemy. Co mi zmniejszyło? Tirsy zwiększyło. Okej. Okay. Zobaczmy. Słaby przedmiot. Mógłbym rerollować. Właśnie, mogę rerollować. Zapomniałem. Dobra, trudno się mówi. Mogę iść jeszcze do kresu przez przejście w ścianie. Już za darmo. Ale nie potrzebuję. Już. Zabijcie mnie. Mogę dostać erki. Proszę, grzecznie. No, ja zapomniałem, tak mi się przyjemnie gra i zapomniałem, że ja mam iść na te alternatywne przejścia. No, to tyle było. Wiedziałem, że coś zepsuję, to było pewne, że coś zepsuję zaraz. Nie, a taki dobry run. Taki dobry ranik był tutaj. A jeżeli wy chcecie spróbować ten run, to macie 3WNTMYB8. Będziecie mogli też spróbować, zobaczyć swoich sił w tym ranie. W tym potężnym ranie, w którym już będziecie wiedzieli prawie wszystko. Oj. Ja mam w ogóle Psyfy, to jest mega potężny przedmiot. Nie jest to możliwe, żeby... Jak to działa z tym? A, w ten sposób. Rozumiem. Nie jest to możliwe teraz, żebym w jakikolwiek sposób dostał pierwszy odłamek noża. Jestem tego pewny. Co jest smutne. To jest tragiczne w zasadzie. O, tylko place raz, dwa. I to jeszcze dwa razy ulepszone. Ciekawe. Wszystki poobijałem. Damage up. Nie, no zarąpiście dobry run, ale co ja mam teraz zrobić, jak ja nie mam tego pierwszego odłamka noża? Ja bym musiał dostać erki. A szansa na to, żebym ja go znalazł, jest 1 do miliona. Ta gra mi nie da tego itemu. Mogę próbować. Mogę sobie też przedłużać. Szkoda, że na przykład jak idę na walkę z Devil Dealem, znaczy na, wiecie, Dark Roomy, to, że ja jak się cofam,
To mi się nie zalicza to do tego. Do przejścia, nie? Znaczy, wiecie, to tak jakbym odpalił sobie po prostu run na kodzie. Dobra, dodatkową bombę dostałem. Tu mam szansę mieć secret room. Potrzebuję erki. Fajny przedmiot, ale nie dzięki. Potrzebuję mieć erki. Może trochę niepotrzebnie wybuchłem tę maszynę. Mogę iść jeszcze do sklepu. I ja cię kręcę, jaka jest szansa na zrespienie się tego przedmiotu? Chciałbym, żeby jak była jak największa. Bardzo bym chciał nawet. Powiem szczerze, że nawet bardzo. Dobra, mamy sklepik. Tam wszystkich poubijałem. Tu jeszcze coś żyje pewnie. Co mamy? Tabletka. Powiększyłem się. Zobaczymy, co to za karta. Daj mi trzy różne karty, dobrze kojarzę? Patient, recall. Praca, bo beznadziejny przedmiot. Karta def, karta kermit. Kermita wezmę. Zobaczmy, co mamy tutaj. Praktycznie odzyskane pieniądze i klucz za darmo. Okej. Okay. Why not? Ale ich tam pozjadałem wszystkich. Tylko nadal jest mi smutno. Straciłem wszystko, co potrzebowałem. A taki dobry mógł być ran. No nie, dlaczego ja to tak zepsułem? Czy jestem jakiś niepoważny? Jestem jakiś, nie wiem, inny życiowo? Najgorzej na świecie. Tak piękny ran. I zobaczycie, jeżeli ja bym zresetował teraz, to ja bym stracił wszystko. Ja jeszcze mam szansę to uratować. Najpierw, że będziemy mieli po prostu ładny odcinek z pójścia na cokolwiek. Dobra, gdzie mogę mieć super secret room? Czekajcie, tu nie może być. Nad treasure room. Nie wiem, czy w specjalnych pokojach się respią te secret roomy. Więc... Ej, w zasadzie to jedynie tu mogę mieć. Tu? Z prawej strony, maksymalnie? Nie. No i tu mam aż 3 miejsca. Szansa na to, że znajdę to właściwie jest mała. Mi się wydaje, że to może być tutaj. Proszę. Nie, nie mogę. Mam bombę jakąś w sklepie. Mam. Jeszcze jedna próba. No bo nie mogę mieć tam nigdzie indziej. Tam jest secret room. O, ja widzę, gdzie może być. Ja to policzyłem jako specjalny pokój, a to jest zwykły pokój. Please. Nie. Czyli gdzieś w tym podwójnym musiał być, bo... No kurczę, nie wiem, czy w specjalnych pokojach się też może zrespić secret room. Jakbym wiedział, to bym wiedział, nie? Palululum, palululum. Kurczę, no i tak, pójście tamto nic nie da, musiałbym mieć erki. Czyli teraz jedyną opcją, żeby to jakkolwiek zrobić, to albo pójść sobie z fajnym ranem i wygrać ten ranik. Ładny, piękny, skromniutki, oczywiście. No jest bardzo skromniutki. Albo... Dostać erki, co raczej się nie zdarzy. Szkoda. Dobra, weźmy tutaj te pół serca, tam, co tam za różnica dla mnie. Cyk, tableteczki. Ja mogę wyjść stąd za darmo. O, range down. O, siak, Krampus. Krampus! Przyjacielu, ty mój. Oj, co się zrobił? Krampus, przyjacielu. Head of Krampus. Wezmę, żeby mi się tu nie leżało. O, i mamy Judas Shadow. Jest szansa na to, że się zrespię jako Judas, nie? O, czekajcie chwileczkę. Sprawdźmy to może. Weźmy Exit Game. I weźmy New Run. Panie Judas, pan Judas nie ma... Mógłbym się wywalić. I pójść na przykład na... Na tego. O, na wiele rzeczy mogę iść. Mogę iść na Delirium, mogę iść na Hasha. Mogę iść Judasem oczywiście. Na... Jezus, jak się tam nazywa? Na Blue Baby. The Chest. Albo na Satana zwykłego. Kurczę, ej, to jest fajne. To ja chcę chyba. Tu użyjmy karty, niepotrzebnie będziemy wychodzić ręcznie. Czyli teraz, pod koniec, dać się zabić. Tyle. I dostałem Steam Sale'a. Zarobisty przedmiot. Co mi to da? Temu chyba latałem bliżej mnie. Ja nie wiem, czy latałem bliżej mnie. Moje familiary latają w ziemię, no to może muchy się nie wliczają do familiarów. Aaa, jak ja bym chciał teraz wygrać. Czyli jak będę miał przejście na Hasha, to dać się zabić. Rozumiem. Ale z tego co kojarzę, żeby było przejście na Hasha, to chyba potrzebuję mieć ten, pokonać bossa, tak mi się wydaje. A może się mylę? Mogę się mylić oczywiście. Bardzo ciekawe rzeczy, to wezmę. 15% szansy na to, że dostanę kolejny treasure room na piętrze. Piękności. Dużo się tam podziało. Ej, właśnie, ale nie. Jaka jest szansa, żebym dostał z Sacrifice Roomu erki? Bo jeżeli ja się teraz wywalę, to mi totalnie nic to nie zmieni. A i tak nie potrzebuję erki. A i tak muszę się wywalić. Dobra, to ja chcę. Ale zanim to zrobię, to pójdę sobie z ten treasure room pyknąć. Bo mam kostkę. Ouchboard, tirsy. No okej, no. Nie najgorzej. Tirsy przenikające przez ściany. Dobra, cyk. Nie mamy nic, skrzynia. 67% szansy na Angel Room? Oczywiście, że nie. Teleport Devil Deala? Przydatny. Soul Heart? 7 Troll Bomb. Ja chyba chciałbym się zabić teraz. Bo ja dostanę Dark Judasa. Obawiam się, że to się źle skończy. I mamy później Uriel. Czyli dostaniemy klucz Uriel, coś tam i... Bo ja dobrze mówię, nie? Tak, to jest tylko Judas wtedy. Później byłby Uriel. Ileś Soul Heartów. Albo pieniędzy, właśnie. To jest ten problem, że to mogą być... Pieniądze, a mi nie są potrzebne. A mam zbyt dobry ran, żeby teraz się dać zabić. Oj, ojciu, czekajcie, bo to nie jest przyjemny pokój.
Dobra, bardzo niefajny pokój to był. Tabletka. Health down. Przydatna. Mhm. Musiała się zdarzyć, ale no cóż. Idziemy na bossa. O, lecz. W ogóle drugi raz się trafił ten podwójny boss. Rzadkość. HP up. Ja wiem, że on nie może mieć tych. Devil Delay tak nie mam. Dobra, myślę, że turbo YOLO możemy zrobić. I polecieć, spróbować się zrobić się tam na tym, na Sacrifice Roomy. Jak będzie turbo dużo od Soul Heartów, to fajnie. A jak będzie nie turbo dużo Soul Heartów, to nie fajnie. Oj. Dobra. I poproszę Soul Hearty teraz. Co ja mam teraz powiedzieć? Co ja mam teraz powiedzieć na tę grę? Było dobrze. Było dobrze. No 13 minut dobrej gry. Jakie coś się dzieje. Żałosne. Idę zobaczyć, co mam w tym przynajmniej. W Boss Challenge Roomie. Dolly! Daj mi Soul Hearty. Niemożliwe! Czemu się rozpił z lewej strony? Dlaczego ta gra, coś ma takiego rozpięcia, kurczę, po jednej stronie? Dobra, ale przynajmniej możemy spróbować jeszcze raz z jakim. Jakie gówno! Najgorsze! Przepraszam, że tak się wyrażam, ale no, normalnie nie da się inaczej. A, mam jeszcze klątwę. Juicy Sack. Nie chcę. Magiczna klątwa się trafiła. Nie, a tak dobry run był. No jeszcze miał ugryz, ale wcześniej też miał ugryz i był dobry run. Na 12. Wezmę, żeby nie leżało. I se użyję oczywiście. 10 kup. Dajcie mi coś, co jest normalne, proszę. Chodzę tutaj na starcie. Widzę jakichś dwóch ziomków. Aj, nie bij, nie gryź. Zostaw, waluj! Nie gryź mnie. O, leżą. Tabletki. Powinno być HP down. Ruał. No nie, jak ja mam teraz zabić, jak ja strzelam jakoś tak pokracznie. No weź kotraw! Nie, to jest chyba na czas, ten Ruał Wizard. Ja nie mogę. No weź proszę cię, traf go. Ten run się nie zapowiada dobrze, no. A był taki dobry, jak Brimstone, dostałem na starcie jeszcze Marka. Dobra, ale okazuje się, że są ciekawsze rzeczy w tej grze. Black Candle. Dobra, no od Brimstone'a nie jest to ciekawsze. I od Brimstone'a ciekawsze jest na pewno Secret Heart. Jakbym go dostał, ale tragedia. Proszę, czy ja za dużo proszę, żeby dostać jeden dobry przedmiot, który będzie fajny i będzie mi się podobał i będę mógł z niego cokolwiek zrobić. Okej. Okay. O jest. A ten? No flusz. Runda numer 358. Nadal nie znaleźliśmy dobrych przedmiotów startowych. Dałem bombę za to. Bomby są git. Dobra, jakiś teleport, Kermit, może być. Żeby nie tracić życia. Karta Strangę. Widziałem lepsze. Beznadziejny sklep. To jest zwykłe piętro. Mhm. I albo gdzieś ominąłem treasure room, albo ten treasure room będzie przede mną dopiero. Więc. O, i tu nie mogę przejść. Dobra, zrobimy tak, cyk. O, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że łańcuchowo pójdzie tak czy siak. Fajna skrzynia, ja bym sobie ją otworzył. O! Teammate up. Dobra, i to jest fajne. Dostałem klucz i bombę. Czyli słabo, no, słabo. Ale mam teammate upa przynajmniej, na jedną stronę oka. Czyli tam dostaję 5 teammate'a, a na jednym dostaję 3,5. Okej, nieźle. Czy ja faktycznie mam tego teammate upa? Jakoś tak nie widzę. W ogóle dzisiaj czegoś się dowiedziałem, że, oczywiście na Facebooku, Staszka i Graszka była taka informacja, że do gry o nazwie Broforce, którą kiedyś lubiłem, kiedyś nawet postaram się zrobić 100% w tej grze. I prawie mi się udało, gdyby nie fakt, że jest jeden poziom, jeden tryb gry, którego się zrobić nie da po prostu. Albo jestem słaby. To będzie jakiś turbo mocny update za niedługo. Ta gra ma, nie wiem, 6 lat. O, Demon Chap kolejny. Więc no, czekam. Jestem ciekawy, co tam się wydarzy. Co tam się potężnego może wydarzyć w tym update. Book of Virtues. Wezmę. Anarchist Booka i Book of... Nie, to jest Biblia. Book of Bible. Book of Bible. Tu wchodzimy jak do siebie. Pyk, Trollhurt. Pyk, Troll Bomba. Wychodzę. Mam klątwę nieznania pokoi, ale nie jest mi to potrzebne, zupełnie. Fajnie by było coś takiego jak widoczność, ile mi dodaje ten chemical coś tam, damage'a. Bo w zasadzie, no mam go na jednym oku, ale ile te oko drugie ma damage'a, mam wrażenie, że ma tyle samo. Tylko, że czerwone jest. Nie wiem, to jest może moje tylko wrażenie niepotrzebne. Oj, dużo was tutaj, a nie chciałbym oberwać. Ktoś mi do drzwi dzwoni, niemożliwe. I dostałem nic ciekawego. Oś tu pająku. O, nie traf mnie. I mi trafił! Myślałem, że go zabiję. Ile miał życie, że on na 3 strzały aż padł dopiero? Szałosne. Dobra, chodźcie tutaj, przyjacielu. A może ten przyjął strzał kamienny? Jezu, zabierzcie, te kamienne powinny zostać usunięte z tej gry. Na trybie natychmiastowym. Tragedia to jest. O, jakaś runa fajna. O, cię kurczę. No, ale pewnie w ogóle za szybko chyba kliknąłem ten i będziecie widzieć, jak się przełącza scena. Znaczy, wiecie, jakbym na stop klatce chwilowej. O, przydatny dostałem. Golden skrzynkę, która nic nie da. No cóż, takie życie. Tego ubiję, ten zdąży wyjść.
Bombę dostałem. Przydatne. Nie no, weźcie mi z tych, kurczę, halakuntów stąd. Wiedziałem, że oberwę. A i tak już mogę oberwę, zapomniałem. No, tu nie mam secret roomu. A szkoda. Tutaj też nie będę miał. Też szkoda. Chodźcie tutaj, halakunta. Oj, stój, nie ruszaj się. Klucz, o. Nie mogę go zużyć. Ja muszę go mieć, bo nie wiem, czy będę miał na ten, na alternatywne pokoje. Au. Mam Algis, które... właśnie, czy ja nie mam tutaj sacrifice roomu? I czy Algis by mi tu nie zadziałało? O, możliwe. Jeżeli tak, to turbo mocne to by było. Ale chyba nie działa Algis na ten, na sacrifice room. Algis działa chyba na tylko Blood Donation Machine. Dobra, mamy drugi klucz, czyli wejście do treasure roomu. Tak. Tam też mamy wejście. Tu mamy... O, boss room. Breakfast! O nie, i znowu stanę z lewej strony i znowu bym zginął, jakbym miał jedno serce. Akurat się zrespił, co? A to by taki ładny run. No co ty robisz w ogóle? Chłopcy sobie pierną na mnie. Nie za dobrze ci tutaj? Turgling się. O, i znowu kurczę na mnie się respi, ta gra jest zepsuta! Mam bardzo dużo demaga. No nie, no przecież tutaj dobie strzał tym naprawdę z tym pociskami, czy by chyba jakoś, nie wiem, rozlało dzisiaj. Chodź tu z tą głową. Co dostałem? Pieniądz. Idziemy sprawdzić, czy sacrifice... A nie, mamy sacrifice room. To był curse room. Myślałem, że to sacrifice room. To zmienia postać rzeczy. No i to mocno. Dobra, to teraz ja potrzebuję iść do treasure roomu. I dostać... Okej. Okay. A, to że jak mi do... Dobra, to tragiczny przedmiot. No ale i tak mi stan innego do nie dostał, bo mam... Po skarbika wolę się zostawić na bossa. Czy mam 30%? Bo ja mam book of purchase. A nie, to nie jest jak mnie dotkną. To jest jak ten. Oj, dobra, nieważne. Patrzyłem tylko. To jest jak ten, jak wejście do pokoju mam. O, nic nie dostałem, serio. Magic 8-Ball. The World. Ciekawsze niż ten, Alice. The World. I The World... O, jest na Drossa poszedłem, serio. To mam jakąś walkę z minibossem. Au, czemu to zrobiłeś? Ała, czemu to robicie? Przestańcie. Walka z minibossem, czyli Lusta. Ale on szybko spłynął w zasadzie. Dał mi tabletkę, której nie znam. Help up! Kurczę, dobrze. On secret roomy. Albo ja mam tragiczne szczęście. Albo ten blood pen jest beznadziejny. O nie, mam jeszcze tą klątwę tragiczną. Dobra, to wejdę sobie. O. Nie chcę. O! To chcę. Czy to było mi jakoś bardzo potrzebne? Teraz się tak zastanawiam. Chyba nie. Dobra, to jest wszystko jasne. W ogóle mam kostki Rubika. Koło siebie. Potrzebuję klucza. A mogę z tego piętra dostać dwa przedmioty. Dwa przedmioty. Ja wiem, gdzie jest lustro. Więc już przemiany. Witaj. O, kamień z X-em. O, to lustro, które ostatnio zbiłem parę razy. O, skrzynka, jak miło. Kamień z X-em, kolejny. O, skrzynka, jak miło. Ała, holmantle mi zeszło. O nie, to jest ten pokój, który mnie pozjadał wtedy. Ja nie chcę na nim być. Walka z minibossem, czy to też będzie? Też będzie walka z Lastem. Lastem plusem. Tym razem dał mi inną tabletkę. Powinno to być HP down. Tak dla wiecz, dla zasady. O, znowu mnie przeteleportowało do tego samego pokoju. Czemu mi zdechli? Nie wiem, czy wejście tutaj mi może coś dać. Nie, nie może. O, teleport znowu po 30 pokojach. Och, klucz, jak dobrze. Klucz chcemy. A właśnie, klucz będę miał po walce z bossem? Nie, bo treasure roomy. Au, obrywałem. A nawet nie wiem, co to za boss jest. A, kolanoskopia, no dobra. O, dobra, bo nie pamiętam, co to robisz. Ty szarżujesz, nie? Tak. I te wybuchy później masz, takie śmieszne. O, właśnie to. Tragiczne to jest. Dobra, rozpadł się. Oj, prawie obrywałem. Jeszcze mogę oberwać na spokojnie, to tam... To tam jest turbo łatwo. O, dupsko. Dobra, leży, nie obrywałem. Jestem za dobry. Speed up. O, to jest fajne. Ja lubię szybko biegać w tej grze. Mógłbym iść do sklepu. Nie wiem, czy pójść na secret room, coś mi da tutaj. Chyba nic mi to nie zmienia, jak pójdę tutaj, czy na tamtym, na tamtej stronie. Plus 10% szansy na... Kurczę, kusi. Nie kuś. Nie kuś, bo kliknę. No bo ja mam jeszcze treasure room nieotwarty, ja bym chciał tam iść najpierw. Depresja. Albo coś randomowego. Nie, no to random bierzemy. Ank. Przemiany w Blue Baby po śmierci? Dobrze kojarzy? Siała kolanoskopia. Już z tą walczyłem kiedyś. W zasadzie dzisiaj. Oj. Obrywałem na nim. Co jest? Czemu teraz obrywałem, a wcześniej nie? O, leży. Zanim zdążył bombę wyrzucić. Zanim zdążył bombę wyrzucić, no tak. A nie straciłem szansy na Angel. A i tak go nie dostałem. Dobrze, to ja bym chciał coś jeszcze tutaj zdziałać. Nie, bo już tak sam nic nie mogę zdziałać. Nie mam klucza, nie mam... Mam jeden pokój, który ewentualnie mogę zajść. Czy będzie tam klucz? Wątpię. Fajnie jakby był. Jakiś taki do zdobycia. Nawet za kamieniem walić to. O, cześć. Sam wysyłać. Idź. Skup nic mi nie leci. No trudno. Takie życie? Życie, życie, jak w Madrycie. Czasem wezmę cię na szczycie. Nie, mogę pójść dalej. To obserwam, że ominąłem te alternatywny pokój. Alternated.
O, skrzynka. Oho, tragedia. Ale Kermit? Czemu nie? 25 coinów mam, więc jest dobrze. Jest nawet, bym powiedział, bardzo dobrze. Tylko szkoda, że się trafił grid. Coiny. Oj, życie zaczęło lecieć z tego pieniądza. No, proszę bardzo. Nie znam tabletka. 10 klątw naraz dostałem! Nie, żałosne. Nie gram w tą grę więcej. Ta gra powoduje, że jestem za bardzo agresywny ostatnio. Nie, oj, nie zdążyłem go zabić. No, otwórz się. Wow! O, myślałem, że zginie. Jednak na 3 strzały. Albo 4. Nie wiem, ile razy oberwał, bo tam mógł dostać, nie wiem, 2 razy tymi podwójnymi. Mam 2 klucze. Lucky Penny! Dobra, bo ja nie wiem, czy ten kwas, który pozostaje po nich, to jest mój, czy ich? Cię troszeczkę obawiam, to jest chyba mój. I to jest toxic tego. O kurczę. Trzeci klucz. O, byłem tu kiedyś. To już wiem, gdzie jestem. A czemu ja się... A, bo ja teleportowałem się do sklepu. Tak było, no. Tak było. Pamiętam. Co to jest? Ace of Clubs. Przydatne. Ace of Clubs. Czy ja mam szansę zrobić tą maszynę? Ona mi zabiera po pół serca, czy po całe? Po pół serca. Czy jestem w stanie ją wybuchnąć jakkolwiek? Nie, chyba nie mam szansy. Wredna ta maszyna. Na miejsce coinów nabiję. Aj, mam pół serca, no. Dzień jak codzień. O, nie zginęliście, to mi się nie podoba. Właśnie dlatego, że możecie strzelić we mnie randomowo. A nie lubię, jak ludzie we mnie strzelają randomowo. Dobra, teraz nie strzelić przez jakiś czas. Pół serca. Idziemy w prawo, bo tutaj nie byłem. O, poginęli. Nawet nie zdążyłem się z nimi pobawić. Dobra, grzyby... Oberwałem! No nie, a miałem Angel Rooma. Oh! Czy ja mam na Blue Baby coś, co chcę mieć? Nie mam matki. Ja nie mam na Blue Baby tego. Ja nie mam alternatywnego Blue Baby, a to jest random, dobrze się zapowiadający. Ja idę na ten, alternatywny. Znaczy, walić alternatywne w tej chwili. Ja idę po ten. Ja idę, kurczę, po... no tak, ten, właśnie to. Dobra, bo nie wiem, gdzieś się zgubiłem. Ja idę na Dogmę, na The Beasts. Tam też idę. No klucz kolejny, już 10. Ja bym chciał tylko na tym piętrze znaleźć treasure room. Oberwałem jeszcze. O tak, jak dobrze. Mam bossa. Nie wiem, czy boss mi jest potrzebny jakkolwiek. Znaczy, na pewno, ale chciałbym jednak dostać treasure room pierw. Chciałam Bambino. O, jest Bambino, to ja sobie użyję tej karty może. No ale co ty robisz, Bambino? Trochę kultury, co? No. Się spłakał i poszedł. Dimitra, kurczę, kolejny. Same Dimitra dzisiaj dostaję. To jest fajne. Bo nadal nie wiem, gdzie jest treasure room na tym piętrze. Bo ja... Ja nie miałem. To jest sklep. I to była walka z tym przeklętym przeciwnikiem. Który mnie bił. Krzyczał na mnie. Tu nie byłem. Przyszedłem w lewo. Oj, mogę mnie iść tutaj. Ale pieniądz. No i tak, to jest serce, już mi jest potrzebne. Muszę wyrzucić ten Blood Penny. Ale wiem nawet, gdzie go wyrzucę. Wyrzucę go na bossie. Tylko co? Gdzie jest treasure room na tym piętrze? Kiedyś cię znajdę. Daj, o. Nie mówiłem, że znajdę. Łatwo. Pyc. Gilotyna. Mega bin. Nie, dzięki. Nie wiem, czy ten przedmiot miałem kiedykolwiek w rękach. Więc go wezmę na chwilę, rzucę strzelaniem. A, miałem. No, było coś takiego, pamiętam. Teraz wracamy do bossa, wracamy. Nie wiem, czy nie idę naokoło na tego bossa. Chyba tak. No cóż, taki żyć. Mam 14 minut. Czy ja jestem w stanie porobić jeszcze boss rusha? Mnie to ciekawi. Wyrzuć tego Blood Penny. I chyć. Bo teraz mamy defsy i mam 15 minut w zasadzie. I jeżeli dobrze pójdzie, to ja jestem w stanie, teoretycznie tylko, bo w praktyce pewnie nie, jestem w stanie pójść na boss rusha, a boss rush byłby nawet dobry dla mnie w tym momencie, w którym ja się teraz znajduję. I liked. Pyk. Pieniądze. Nie wziąłem. No i tak będę pewnie wracać. Zając tą grę i tak wrócę na górę. No, wiedziałem. Dobra, i matka leci. Która? Zwykła. Jeszcze jedna leci. I to wszystko. Jakim cudem wlazłem w te kolce? Dobra, ta gra jest popsuta. Dzwonię do prokuratury. Wow. Wezmę, użyję i tyle. Fajny mam ten. Ognisko. Little Steven. Ja cię kręcę, odbija mi się, jakby nie wiem, co miał robić zaraz. Tu nic nie chcę. Walka z bossem, tak od razu. Ale ja i tak bym poszedł na treasure room, tak czy inaczej. Jakbym nawet miał nie zdążyć na boss rusha, ja bym sobie poszedł na treasure room. Nie, no szansa na to, że nie zdążę na treasure room jest mała. HP up. Dobra, wezmę. Sensor, słabo trochę. Tego szybko sobie ubijemy, bo to jest większa szansa na angel roomy. Ja wiem, że mam i tak dużo, bo mam przecież mój przedmiot o nazwie... Book of Virtues. A jednak fajnie by było mieć coś takiego. Dobra, cyk. O, mnie zwiększyło tą szansę. Jestem teraz normalnie bogatszy od co najmniej 10 tysięcy lat. A tu nie będzie. 100%. Więc idziemy od razu tutaj. A nie mówiłem, że nie będzie. To jest wyliczone wszystko. Ja, przyjacielu. HP upa dostanę w ogóle. Co jest fajne. Fajna opcja. Tu? Nie, chyba góra jednak. Będziecie widzieć.
Znowuż menu. No to dlatego, że lagę mózgu złapałem. I chciałem odstopować i... Sharp plug jest chyba ciekawy. Dobra, wezmę tego sharp pluga. Mógłbym też się pobawić tabletkami. Dobra, patrz to. Chociaż... Ej, i tak mam już wszystko zrobione, więc cyk. Oj, jednak nie. Idę stąd. Mamy 17 minut. Szansa na to, że dostanę postraszającą już teraz mała. Musiałbym dostać od razu kartę teleportującą z bossa. O. O. Dobra, straciłem za dużo życia. No cóż, no cóż, no cóż. Takie życie. Musiałbym dostać bardzo szybko kartę teleportującą z bossa. A, nie wiem, co to za karta. Dobra, weźmy ją. The Chariot. Tragedia. Użyłem klucz niepotrzebnie. Pieniądz! Aha! Piątka wypadła na końcu. Akurat tak się popsuło, no. No cóż, takie życie. Larwę. A tu jest jeszcze jakaś. Kluczyk odzyskany. Te duchy obsrane, najgorsze na świecie. Dobra, kluczyk kolejny. Co tu się dzieje? Czemu to jest tyle much? Czemu ja tyle kluczy dostaję? Czemu jakoś tak wolniej zacząłem strzelać wszystkim? To jest nie tak z tą grą. Dobra, bo ja muszę znaleźć czaszkę z X-em na szybko. I pójść na bossa. Im prędzej, tym lepiej. O, fajne serce. I tak go nie zapełnię, ale przynajmniej będę miał kościany. Dodatkowe jedno uderzenie zawsze. Cześć, przyjaciele. O, ale kichnę zaraz. A, żebym se kichnął. Otworzę, no bo dwie skrzynki jednak się opłaca, wydaje mi się. No i odzyskałem tak klucz, więc jestem na plusie. Tu weźmy. Nieważne. Dobra, cokolwiek, bo ja mam minutę na znalezienie bossa i znalezienie czaszki z X-em. No, na razie się nie zapowiada nawet na to. Dobra. Mamy sklep. Dobra, nie spieszę się. Cofam się do tego. Kurde, chciałem się podrapać akurat. Cofam się do właśnie jakichkolwiek pokoi i zaczynam od nowa, no niestety. Bo i tak wiedziałem, że i tak nawet jak dojdę w minutę do matki, to i tak jej nie porobię. Mam za słabe przedmioty, żeby porobić matkę w minutę. Weźmy za ten, tracąc życie, dead cat. Czy mi zjedzie serca do jednego? Tak. Something's wrong and... Promony. Za darmo wyjście. Przydatne. Nie ma czaszki z X-em. Tu jest czaszka, i tak bym jej nie znalazł, nawet jakbym znalazł bossa. To mamy Justice. Wezmę. Czemu by nie? Sobie wejdźmy, bo czemu by nie też. Oj, na przykład fajne bardzo miejsce. Mogę sobie załadować kostkę dwa razy. A i tak jej nie użyję, bo teraz będziemy mieli matkę. Chyba, że do sklepu. Daj mi coś fajnego, przyjacielu, co? Jedną rzecz taką malutką. No daj mi, kurczę, wydam wszystkie monety na ciebie. Niepotrzebnie. Dajesz mi tylko życie jakieś beznadziejne. Gdzie mini? Ej, fajny przedmiot. Nie! Co, pomyślałem, że mogę sobie załadować kostkę. Debilem. A tak jakoś. Za szybko użyłem mózgu. Znaczy nie użyłem. Mr. Gift. Big. Member card. Okej. Okay. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Cyk. Lury wybije, cyk. Mamy gapi spał. Za 25 coinów. Mam się random runę. To jest AWAS prawdopodobnie. Za 6 coinów. Dobra, czy mam tu baterię? Dobra, to idziemy wziąć tego AWAS. A, to jest Hagalas. To syf do szczania. Myślałem, że to echwas będzie. Przypał. Myślałem, że zaduję kostkę, a... Ej, was byłby ciekawy. W ogóle nadal nie mam bossa. No jakim cudem ty mnie trafiłeś w ogóle? O, cofnęło mnie. A, bo tam mnie wyrzuciła stąd? Więc cofnęło z powrotem. Nie wiem, ile tych rąk jest tutaj. Ogółcie się. 5 coinów. Przydatne. Dobra, witaj matko. Mam 33% szansy na... Angel Roomy. No to raczej zerowe. Ciekawe, jak szybko ją pokonam. Jedno kopnięcie i zdycham. Standard. Isaac. Właśnie sobie pomyślałem, że tamten ran ostatni, co graliśmy Napoleonem Tainted, to ja w zasadzie mógłbym porobić, gdybym miał... Co ja robię ze swoim życiem? To mogliśmy porobić, gdybym miał przedmiot o nazwie... Znaczy przedmiot, synergię o nazwie... Gapis. Gapi. Synergia Gapiego byłaby bardzo potężna tam. Ja wtedy bym wygrał na spokojnie wszystko. Albo ja mam tak powolne tirsy, albo strzelam coraz wolniej. Dobra, wywaliłem się na tej matce. Cokolwiek ona strzeli, we mnie czymkolwiek trafi, to zdycham. Jest mi smutno. Wow, delirium się trafił. Dobra, robimy tak. O Jezus. Co myślę? Dobra, jak ten... trafi mi się coś gównianego, nawet nie mogę zamienić, ale nie potrzebuję nawet zamieniać nic. Secret Heart się trafi. To za hop w ogóle. O, wygrałem, wygrałem życie. Mam klucz w ogóle cały złożony. Tu nie ma różnicy, co weźmiemy. Ważne, żeby do tego delirium nie wejść przypadkiem. Cyk. Piec, na dół. Secret Heart się trafił. Nie, no nie mogę. Tak ładny ran, już dawno mi się nie trafił. No ale dzisiaj to jest jakieś zepsute są te rany. Najpierw trafia nam się turbo mocny ran. Z przemianą od razu w tego. Kurczę. Mieliśmy nam przemianę od razu całą w lewiatana.
Na dodatek jeszcze Brimstone dostaliśmy, Marka, Pentagram. Cały czas dostawaliśmy, co chwilę dostawaliśmy dosłownie. Jakieś dimage-upy. Pół turbo mocne. Słabe przedmioty, tutaj nie wiem co leży. O kurczę. Ej, ile bym miał na Sejmilku? 4 dimage na Sejmilku, co jest? Co tu się dzieje? 16 tirsów i 4 dimage na Sejmilku, podoba mi się to. Co tu się odwala? Aha, ale wygranko. Łatwiutko. To mogę znieść te kulki wasze? Nie, one znikają jak was zabiję. O, i sklepik jeszcze jeden. O, ja mam member card, zapomniałem. Member card. O, ale tragiczne przedmioty w tym member cardzie. Ale kolejny zarąbiste. Co dostałem jeszcze przy okazji? No, bum. Bum! Oj. Czy ty masz naprowadzającego Brimstone'a? Masz naprowadzającego... Skupiłem się mówiąc to. Gdzieś mi się język poplątał mówiąc naprowadzający Brimstone. Ja wiem co to będzie. O. Ej, jak ja mam cię trafić jak ty na kamieniach stoisz? Nie fair bardzo, przyjacielu. Wyczyszczony pokoik. Ja pójdę na bossa, idealnie. Ej, tęczowa kupa powinna móc dawać mi Solharta. Proszę, żeby tak było. Grzecznie oczywiście, proszę. Ciekawe jak dużo mógłbym mieć... Kurczę, jakbym miał If Mascarę. Jeszcze na dodatek. To jest też chyba mnożnik z tego co kojarzę. Chciałbym mieć jeszcze takiego fajnego potrzebował, żeby mieć jeszcze większy damage na swoim milku, bo mam 4 damage, to jest bardzo dużo. Ok, z X-em. Aj, bomba. Czego ja szukam teraz? Ja niczego nie szukam, tak sobie poszedłem po piętrze, rozumiem. Czy jazd na piętro? Dobra, i tak wyszedłem teleportami. Co z tego, że mi kamienie popsuliście? Ja chciałem chyba wejść tutaj do Curse Roomu, z tego co kojarzę. Kusi ta skrzynia. A, co z tego, że... O, nie pomyślałem. A, nic mi to nie dało. Dobra, zużyłem po prostu bombę, no. Kto mi zabroni? Dobra, wejście do Curse Roomu. Cyk. Bardzo fajna bateria. A ja co, jak zamienię Death Note? O, to jest ciekawe. Mam kostkę w końcu. Słabe? Placenta. Dobra, jak mój to mój. Nie wiem, czy placenta jest w stanie mnie wyleczyć jako mnie. Nie znam tego bossa. Nie znam tego bossa. On chyba na Gehennie jest, a my nie jesteśmy na Gehennie? Nie, my jesteśmy na Bałkolę. To jest Syrena. I on kojarzy. Jakoś tak chyba. Chociaż nie wiem. Ej, nie wiem, nie znam postaci. Bossów. Bo oni są z Gehenny, no. Nie znam tych bossów, zupełnie. A może na Mauzoleum też się trafię? A nie wiem, bo to jest Mauzoleum dwójka, jak wejść na jedynkę? Ciekawe. Dobra, that's note. Przejście po piętrach. Muszę tylko teraz sobie ogarnąć ten kluczyk. Redki i mamy odblokowanego Blue Baby, tainted. Ja na bossie gdzieś zostawiłem ten trinket, więc możemy iść na dół. Ogarniemy sobie tainted Blue Baby i będziemy mogli zagrać sobie następny odcinek właśnie tainted Blue Baby sam. Myślę, że to jest good idea. O, broken arc. Mógłbym wziąć nawet. Ej, właśnie, bo to jest broken arc. Ja już miałem arc odpalony i zdechłem. A to ma 22% szansy, czyli jak ja zdechnę, to mam szansę na zrespienie się jako Blue Baby? Przecież ja jestem Blue Baby. Dobra, klucz wezmę, chociaż nie wiem po co mi, ale wezmę. Wezmę klucz, bo się często trafiają ci goście na tych, na klucznicy. O, i kolejne przejście. Jestem pewny, Boże, żeby to był ten, żebym miał rację. Wydaje mi się, że bardzo daleko położyłem to ten trinket, dlatego mi się on tutaj nie wyświetla. Ale będzie mi smutne, że ja go nie położyłem, bo nie dostanę tej postaci. Chyba, że jakimś cudem dostanę redki ze skrzynki, a to się zdarza. Nie zawsze, to jest mój. Kraktki. Treasure room. Czy ja w jakimś treasure roomie zostawiłem coś? O, mam. Empty heart grants a heart container when at red heart or less. Coś tam, coś. Dobra, wezmę i tak tego. Nie zostawię przecież, prawda? Nie zostawię, no. Dobra, wyjdźmy sobie. Co jest? Witaj, co dostałem? Dwie skrzynki. Tragedia. Aj, damy spoko rzecz. Kurczę, czy ja mam jeszcze na jakimś tym piętrze zostawiłem coś? Chyba zostawiłem dwa razy jakiś przedmiot aktywny w treasure roomie. Tak mi się wydaje. Wszystko pozjadane. Hyc. Au? Prawie wyrwałem. Jak ja mam tego ominąć? Inny sobie wezmę przynajmniej. Wychodzę stąd, mam dosyć. Opa! Na góry! Nie wiem jak on wraca na górę. Nie mam pojęcia. Ej, to nie jest najgorsze. Dwa razy zepsułem run. Przyznałem głupotę. Znaczy... Nie, czekajcie. Czekajcie, lag mózgu. Pierwszy run zepsułem, bo nie poszedłem na te alternatywne przejścia. A ten run zepsułem, bo... Bo zdechłem, po prostu. Gdzieś tam coś nie zagrało i zdechłem. Dobrze mówię? Bo tam poszedłem specjalnie na Dark Judasa. Czy ja w tym piętrze miałem coś w treasure roomie? A na tym ranie... Ej, muszę aż normalnie zobaczyć powtórkę, bo jestem... Nie wiem dlaczego. Gram teraz Blue Baby. Wydaje mi się dlatego, że po prostu się wywaliłem jak głupi. A to jest częste u mnie. A w którym miejscu zdechłem? Czekajcie, to mnie tak randomowo chyba jeszcze... O, wywaliłem się. Ja nie pamiętam, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. O, ale będę musiał powtórkę zobaczyć. Dosłownie nie pamiętam, dlaczego zdechłem.
Co mnie zabiło? Kiedy i po co? Nie pamiętam. A, chyba wiem. Nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, dobiegamy już do końca. Mamy chyba, tu już jest które piętro. Basement. No to jeszcze jedno piętro. O, zginęliście. Coś tu mamy nic oczywiście. Jakiś trupek z głowy. Wszyscy poginęli. Nic im nie zrobiłem, ale zginęli. No to chyba dobrze. Fajny jest ten sensor, ale wiem, co się będzie działo później na tym, więc... Nie pokonam The Beast. Nie ma opcji. Bo wiem, co to spowoduje. Znaczy mam ten, Deadcata, więc mam 6 żyć tak naprawdę. Z tymi dwoma, co teraz mam przy sobie, to 7. Jeżeli dobrze liczę, jeżeli umiem liczyć. Ale tak czy inaczej, no słabo, słabo. Niestety słabo. Hopa! O, ja byłem na basement 2 dopiero. Wiem, że tu 7 była. A mam lagi jakieś takie, w mózgu czasami. Czasami często. Ojej, ten przeciwnik. Weź zgin, zanim ja cię dotknę. Dobra, nie żyję. Wszystkie moje ogniska się poniszczyły. Tu też nic nie ma. Warto zajrzeć, skoro już jestem obok, to chciałbym nie. Hopa. O. Ej, plus ileś damage'a, a to mam mnożnik na to. A, nie działa. Plus 0,5 damage'a za każdy item z Devil Deal'a. Ciekawe. Oj, Soul Heart odzyskałem. O nie, to jest ten przeciwnik. O nie, on ma te tragiczne ataki. Jeju, jak ja go długo biję. O. Plątę dostałem. Fajnie, biorę. Przyda mi się. Tak jeszcze nie miałem przy sobie, przynajmniej teraz. Gdzie mógłbym znaleźć to przejście, które mnie interesuje? Czy nie za bardzo? O, znalazłem, dziękuję. Na źródło też znalazłem tutaj na tym piętrze, więc co za różnica? Home. Home edition. Tu... Mogę iść spać poważnie? I 3 życia dostanę. Tak. Jak za darmo. Ej, was! A ja mogę tutaj coś znaleźć w ogóle? The Emperor. Tutaj powinno być. Tak, Crown Space w home! O, i tragiczny przedmiot. I teraz pytanie, bo ja mam kostkę. Zależy, co będzie z drugiej skrzynki. Jeżeli bardziej mi się będzie opłacać otworzyć drugą skrzynię, znaczy zamienić drugą skrzynię, to sobie zamienimy. Bardzo piękne mieszkanie, takie nie za duże, nie za małe. Więc, oj, alternatywne probawy. Oj, ja ci kręcę, ja kiedyś tą postać nazywałem znaki interpunkcyjne. No i to też jest tragiczny przedmiot, nie oszukujmy się. Laktu. Cyk. Kurczę. Chyba tylko pulę rzeczy matki mi daje, tak mi się wydaje. Dobra, trudno się mówi. Mówi się trudno, żyje się dalej. Czy coś tu mam? Tak, tak. Krzywe nogi, jak nie powiem, co robię. Więc mogę sobie przejść tutaj. Siema. Jak szybko cię pokonam? Ważne, żeby nie zdechnąć teraz, to będzie dobrze. Bo jeżeli ja zdechnę, to będę go ciągle powtarzać. A jeżeli nie zdechnę, to pójdziemy na The Beast i The Beast będzie do pokonania, na spokojnie. Ten sensor może być tutaj zbawienny, bardzo mocno. Tum, 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 tum. Co się dzieje? Dogma. O, strzelał! Tak nie idzie. Ja po prostu telewizor biję. O, ale mu życie zjeżdżam. Ta faza ma dużo mniej życia, ja to wiem, ale... Początek jaki mocny to był. Dobra, bo ta kula laserowa nie podoba mi się. Czemu on tak bardzo oberwał na starcie? Au. Bardzo mi się nie podoba ten przeciwnik w tym momencie. No właśnie dlatego. Nie jestem w stanie uniknąć, bo sensor wszystkie te spowalnia. Tragedia życiowa. Dobra, pokonałem go. 3 życia jeszcze mi zostało. Straciłem połowę tylko, jeżeli dobrze liczę. Połowę tego, co miałem. Dobra, znamy tą kastankę, wszyscy już na pamięć. Graliśmy tam 10 razy. Ile ja? Czekajcie, miałem 3. Czyli plus 3 życia i ten, Holmantle dostałem. No, ciekawe, ciekawe. Ja wiem, dlaczego na tym bossie nie ma pokazanych statystyk i nie ma pokazanych moich przedmiotów, bo to było bardzo utrudniające. To jest, wiecie, tu się wszystko dzieje z tej i z tej strony. Te pociski latają za nim, jak głupie. Ale jednak statystyki mógłbym widzieć, nie miałbym problemu z tym, żeby widzieć statystyki. Ja bym się nawet cieszył. Pierwszy z... mini bossów. No, da, na pewno oni są mini. Ale pierwszy z bossów pokonany. Pierwszy z 4. Ale powoli ta kulka leciała na dół. Jakie to jest głupie. Nie mogę. Dobra, trzeba będzie chyba spojrzeć sobie na drugą stronę zaraz. Mogę zrobić? Nie, nie mogę takiej koni przez ścianę przelatywać. To nie jest Snake, niestety. Dobra, bo ja nie wiem, co atakuje. Ja powinienem atakować go, a atakuje to kulę mikową. Ona ma turbo 1000 życia. O, zginął. Trzeci, zapraszam trzeciego. Jeszcze nie oberwałem, nie raz, to jest dobrze. O, witaj. Witaj, przyjacielu. Co tam u ciebie słychać, ty mój mały... Au, oberwałem, bo wybuchło. Wybuchłem. Au, dwa razy oberwałem. On też oberwał. Dobra, ta baza jest tu łatwa. On tylko lata za mną jak głupi. Ej, ojej, się zapowietrzyłem. On zachowuje się tak samo jak ten, jak zwykły. Się niczym nie różni. Bo też on jak zejdzie z kolei, to atakuje. Tamtemu odpada głowa i atakuje jakimiś bombami. Ten pierwszy zostaje tylko głowa i atakuje. A ten puszcza konia. I atakuje po prostu ręcznie. A tutaj jak to działa? Bo nie pamiętam. On chyba nie ma tutaj drugiej fazy. Wydaje mi się. On jest z tej strony jeszcze. Oj! Obrywałem. Obrywałem dwa razy. Za dużo tych czaszek.
Dobra, zginął. No nie ma tu drugiej fazy, co ciekawe. Taka wkurzona tam z tyłu poszła. Bardzo fajny efekt, że oni tam z drugiego planu sobie przychodzą, czy tam nawet z trzeciego. Z tła. Jestem ciekawa, jak szybko ją pokona. Ciekawe, czy pokonam ją przed tym pierwszym atakiem. Znaczy, wiecie, z tym zmianą stron. Bo na stronę zmienia. Dobra, no to będę wciągać. O, i to jest moment, którego nie będę chciał. Kurczę, jak ja tu nie oberwę, to jestem mega dobrym graczem. Oberwę tutaj, bo nie jestem w stanie uciec. Dobra, zdechłem. Mam jeszcze pierdzić. Wow! Druga strona. Możesz zginąć. Mam bombę w ogóle, zapomniałem. Oj, dajcie. Tyk. Wow! Czemu zdechłem? Nie dotkłem tego nawet. Zginął? Nie, on znowu strzelać będzie. Co to za atak? Ja do niego nigdy nie doszedłem, zdążyłem zawsze go zabić. No mnie zabił, randomowo. Ja nie mam tak mało damage'a? Wybuchłem! Tym razem wiem, czemu zdechłem. Dobra, teraz... A to jest ta druga faza już! Ja myślałem, że ciągle pierwszą biję. Ja się na kolce nadziewam! Mam nadal 22% szans na zespięcie jako Blue Baby. Pokonałem! Co to się dzieje? Aaaa! Cóż, bo mi ale skończył, widzimy się w następnym odcinku, no i trzymaj się!